Witam wszystkich, to jest kanał Inwestowanie Indywidualne i odcinek z serii 3 spółki na ten tydzień, więc najbardziej popularna i najbardziej lubiana seria. Zaczniemy od razu bez tabelki na początku, ponieważ ta tabelka będzie zmieniona, więc na końcu już ta właściwa w zmienionej formule się tutaj pokaże. Natomiast tylko przypomnę, że na ten tydzień, który jest już za nami, były typowane przeze mnie 3 spółki: Farm 51, Drago oraz Dino. Zarówno Drago, jak i Dino niestety pod kreską, natomiast ta stopa zwrotu na The Farm 51 naprawdę spora. W związku z czym myślę, że koniec końców ta średnia stopa zwrotu i tak na przyzwoitym poziomie się ukształtowała. Przejdźmy do tych spółek na ten tydzień, a pierwsza z nich to PEP, czyli oczywiście Polenergia. Spółka, myślę, doskonale znana osobom, które interesują się giełdą i spółkami z tego sektora, w jakim działa PEP, a też ciekawa jest sytuacja na wykresie, jaka tutaj aktualnie jest obecna. Stąd też właśnie spółka w tym zestawieniu, a ciekawa jest dlatego, bo jesteśmy w bardzo ważnym miejscu, może zaznaczę ten poziom, a mianowicie mówię o punkcie wsparcia w okolicy 94 zł. Ten punkt wyznacza ten szczyt tutaj z listopada ubiegłego roku. Ten szczyt wtedy był niepokonany, nastąpiła korekta po dotknięciu tego poziomu, korekta nawet mocna, bo zejście w stronę 58 zł miało miejsce, ale jednak kolejna próba miała miejsce już w tym roku, w lipcu. Ona też zakończona niepowodzeniem w tym pierwszym podejściu, ale już jednak to drugie podejście zakończyło się sukcesem i wybiciem, które wyprowadziło walory na nowe szczyty w okolicach 115-116 nawet złotych. Tutaj oczywiście też nastąpiła korekta już po przetestowaniu tych poziomów. W takim dwukrotnym przetestowaniu mieliśmy między tymi poziomami dołek w okolicach 98 zł. No i teraz pokonaliśmy co prawda na chwilę tą linię wsparcia. Miało to miejsce na początku września z kolei. Natomiast teraz powrót, który wydaje się, że po raz pierwszy, kiedy wybiliśmy te 94 zł, również nastąpiła korekta i poziom ten się obronił. No i teraz wszystko wskazuje na to, że ta obrona trwa i może być skuteczna. Mamy dolny cień, który został wyciągnięty. To pierwszy sygnał, który można uznać moim zdaniem za sygnał pozytywny. Ta linia na razie wydaje się być utrzymywana. Zresztą całe to odbicie, które obserwowaliśmy wcześniej, mówię o tym odbiciu z okolic 88 do powyżej 104 zł, to ono też tak właściwie wystartowało z punktu wsparcia, można tak to nazwać, co prawda wsparcia niższego, ale jednak, więc mamy tutaj jakieś podparcie techniczne, które jest obserwowane. Spójrzmy tak jeszcze szerzej na chwilę na walory PEP, no i możemy stwierdzić, że ta postawa walorów jest naprawdę bardzo dobra. I tak właściwie, jeżeli w takiej szerszej perspektywie sobie spojrzymy, no to pomimo, że obserwujemy jakieś korekty raz na jakiś czas, no to tak właściwie ruch wzrostowy jest tutaj obserwowany od roku 2020, od marca, myślę, można tak śmiało powiedzieć. Wtedy ten ruch jeszcze przybrał na sile, no i wyniósł walory na zdecydowanie wyższe poziomy, bo jak przez kilka lat płaciliśmy za jedną akcję PEP w okolicy 20 potem 5 zł, no tak teraz ta cena sięga 100, a momentami nie tak dawno sięgała powyżej nawet 110-115 zł, więc niewątpliwy sukces notowań tej spółki. No i pytanie teraz, czy obrona tego poziomu będzie obserwowana i odbicie zapewne w pierwszym takim impulsie do okolic 105, a może nawet 110-115 zł. Zobaczymy, warto obserwować, bardzo ciekawy punkt moim zdaniem aktualnie na wykresie, stąd właśnie też ta spółka znalazła się w tym zestawieniu.
pod kątem właśnie obrony kluczowych poziomów i po prostu technicznego odbicia. Kolejna spółka to XTB. Tutaj mamy sytuację równie moim zdaniem ciekawą, co prawda inną zupełnie niż na spółce PEP. A mianowicie zacznijmy może od początku, cofniemy się trochę w czasie jeszcze do tego, jak walory XTB notowały te swoje szczyty w tym jakże dynamicznym ruchu wzrostowym zapoczątkowanym w kwietniu roku 2020. Wtedy okolice 4 zł za jedną akcję, proszę spojrzeć, a już po kilku miesiącach, pod koniec lipca tego samego roku, 20 nawet 8 zł. Taka wartość na jednej akcji XTB była widziana. No potem korekta i powrót do takiego poziomu długo utrzymywanego, z wyjątkiem jakichś wybić, czy to w jedną, czy to w drugą stronę. Czasem były to wybicia mniejsze, czasem większe, ale jednak takim punktem wsparcia tego bazowego były okolice, powiedzmy, 16 zł. Ja bym tak to widział. Potem pamiętam te wyniki finansowe i ten potężny spadek. Pamiętam, jak ten wykres XTB wtedy wyglądał. 20%, tak zamknęły się wtedy walory, ale ten spadek był zdecydowanie większy. Ta świeczka, co prawda, zielona. Mieliśmy tutaj naprawdę długi, dolny cień, wyciąganie, duża bardzo zmienność w ciągu sesji. No i ja pamiętam, wtedy właśnie liczyłem, że ta luka całkowicie zostanie domknięta. Tak też się stało. Nie zajęło to nawet walorom jakoś bardzo długo. Myślałem, że potrwa to troszeczkę dłużej, ale zamknięcie luki całkowite mieliśmy już tutaj pod koniec października. Także przyzwoity czas, ja tak przynajmniej uważam. No i znowu podeszliśmy w ten kanał taki, którego punktem wsparcia były te okolice 16 zł, potem kolejne wyłamanie. No i proszę spojrzeć, że to wyłamanie pozwoliło walorom rozpocząć intensywny ruch wzrostowy, który wyprowadził walory w stronę 22 zł i to był ten szczyt, który był odnotowany również podczas właśnie takiego wybicia, takiego impulsu, a ten impuls poprzedni był w 2021 roku w styczniu. Potem tutaj jakieś sesje korekty, również luki na wykresie, wszystkie bardzo ładnie tutaj podomykane, no i znowu ruch wzrostowy nam się rozpoczął i tym razem już, tak jak tutaj poprzednio mówiłem, że takim punktem bazowym, dolnym były to okolice 16 zł, tak teraz walory krążą górą, może tak to nazwę, w okolicy 22 zł i utworzył nam się tutaj taki kanał. Gdybyśmy zaznaczyli sobie te dolne ograniczenia tych świeczek, tak mniej więcej, no to między 21 a 22 zł się zmieścimy, nie licząc takich pojedynczych wybić w górę. Ich nie bierzemy tutaj pod uwagę, je bierzemy jako odstępstwo tutaj od reguły. W związku z czym taki kanał mniej więcej o wartości 1 złotówki nam się stworzył. No i teraz pytanie, czy z takiego kanału nie będziemy obserwować na przykład jakiegoś wybicia? Walory nam tutaj nie konsolidują i nie zbierają się przed takim ruchem, który pozwoli wyjść górą. Tutaj mieliśmy troszeczkę podobną sytuację, walory również w kanale, co prawda szerszym, no i było obserwowane wybicie. Tutaj mieliśmy również taki ruch podobny troszeczkę do tego, on jeszcze co prawda zakończony zejściem w dół, ale koniec końców to zejście w dół bardzo się opłaciło, bo walory dość szybko znalazły się zdecydowanie wyżej niż tutaj w tym takim ruchu, nazwijmy to, konsolidacyjnym. No i czy teraz może coś podobnego tutaj nam się na walorach XTB nie wydarzy? Może nawet jakieś chwilowe zejście na przykład do okolic 20 zł i z tego rejonu będziemy obserwować impuls, który na przykład będzie miał za zadanie wyprowadzić się walory w kierunku szczytów, a te szczyty to, przypomnę, okolice 20, nawet 8, 29 zł. Takie poziomy tutaj były na walorach XTB obserwowane. No, gdyby tak miało być, no to rzeczywiście byłby to wzrost, myślę, bardzo, bardzo ciekawy i może i nawet wyczekiwany przez inwestorów. Myślę, że zarówno tych inwestorów, którzy już mają pozycję na spółce XTB, jak i tych, którzy po prostu spółkę obserwują, więc zachęcam również do obserwacji XTB właśnie, no bo może tutaj być ciekawie.
Kolejna spółka to Cherry Pick Games, tutaj spółka z rynku New Connect, co ciekawe, natomiast jedna, myślę, z bardziej rozpoznawalnych, no i powiedzmy sobie, że takich może nie tyle bardzo, bardzo płynnych, no co jednak są sesje, kiedy te obroty są naprawdę spore już, nie wspominam o sesjach, kiedy pojawia się jakiś ciekawy komunikat, a taki komunikat pojawił się pod koniec lipca i proszę spojrzeć, gdzie to walory wyprowadziło. Startowaliśmy z okolicy 5 zł, a szczyt w okolicach 35 zł. Także siedmiokrotne zwiększenie wartości jednej akcji, wzrost naprawdę imponujący. Tam, jeżeli dobrze kojarzę, bodajże jakaś umowa o współpracy z App Store'em miała miejsce. Natomiast mogę się mylić co do tych konkretów. Wracając jednak do wykresu, jesteśmy praktycznie w punkcie, z którego startowaliśmy, no troszeczkę wyżej. Ale co ważne, zostały domknięte luki. Luka pierwsza, która powstała między poziomem 8 a 9,60, więc jak najbardziej luka spora. I luka druga między poziomem 12, powiedzmy 40 a 13 zł. Te luki obie zostały domknięte i jesteśmy w takim punkcie, który powiedzmy jest jakimś tam zapewne chwilowym punktem wsparcia ze względu na ten taki szczyt, jaki tutaj obserwowaliśmy, takie małe wybicie, mówię o początku lipca. No i teraz pytanie, czy to już jest poziom, który może pozwalać na jakieś odbicie, czy jednak jeszcze walory zejdą troszeczkę niżej, tak aby zupełnie zakryć cały ten wzrost, ale myślę, że są one ciekawe. Dlaczego? No jeżeli rzeczywiście była umowa, czy tam jakieś memorandum o współpracy i to wpłynie dobrze na rozwój spółki, na jej finanse, no to inwestorzy odebrali to pozytywnie, co widzimy po tym wzroście. Jeżeli teraz jesteśmy praktycznie na poziomach obserwowanych przed tym komunikatem, przed tą informacją, no to można by sobie pomyśleć, że są to poziomy atrakcyjne, no bo jeżeli spółka gdzieś tam poszła do przodu, a cena wróciła do kursu sprzed informacji, no to czemu nie miałaby powrócić ponownie na wyższe poziomy, skoro inwestorzy momentami wyceniali spółkę na powyżej 30 zł. Na pewno jakiś ruch spekulacyjny miał tam swój udział i nie mówię, że kurs wróci na aż tak wysokie poziomy, ale jednak warto, myślę, go obserwować, bo takie poziomy jak choćby powyżej 12 czy 15 zł mogą być niedługo obserwowane i ta korekta, która nastąpiła, ona nastąpiła z bardzo prostego powodu. Po prostu ten ruch, który tutaj był obserwowany, był zbyt szybki, zbyt dużo luk tutaj powstało i te zmiany procentowe, proszę spojrzeć, choćby tutaj ponad 76%, kolejna sesja 30%, jeszcze sesja poprzedzająca 50%, a jeszcze ta pierwsza 56%. No więc naprawdę po takich ruchach wzrostowych zazwyczaj następuje, mówiąc to prosto, powrót do bazy, taki też właśnie tutaj obserwujemy. Ale jednak istnieje też szansa, że ruch wzrostowy rozpocznie się ponownie i może nawet będzie chciał docelowo wyprowadzić walory na poziomy podobne jak wtedy. Jednak będzie on zbudowany zupełnie inaczej i na przykład dopiero za kilka, może nawet kilkanaście miesięcy będziemy oglądać takie poziomy, jakie obserwowaliśmy tutaj w przeciągu raptem kilku sesji, więc no, ta różnica czasowa jest potężna, a to przełoży się po prostu na to, że ten ruch wzrostowy nie będzie już spekulacyjny, a będzie takim zdrowym ruchem, w którym zapewne będą występować jakieś zarówno korekty w jedną, w drugą stronę. Wymiana akcjonariatu również nie będzie tak mocna, tak dynamiczna, tylko taka stopniowa, pozwalająca właśnie na utrzymywanie zdrowego ruchu wzrostowego i z czasem niewykluczone, że wyższe poziomy na walorach Cherry Pick Games powrócą, stąd też walory znalazły się w tym zestawieniu, bo myślę, że nawet w przeciągu tygodnia możemy obserwować jakieś odbicie na walorach, choćby takie techniczne, ze względu również na dojście do ciekawego poziomu na wykresie, bo tak jak już wspomniałem, jesteśmy w okolicach wsparcia, a myślę, że można je wyznaczyć dzięki tutaj temu wybiciu, jakie było obserwowane na początku lipca.
Na koniec podsumowanie i nowa tabelka, tak jak już wspomniałem. Mamy tutaj więcej pozycji. Mamy ceny na otwarciu podczas sesji jutrzejszej, najwyższą cenę w ciągu tygodnia, najniższą cenę w ciągu tygodnia i cenę na zamknięciu w piątek. Także dużo informacji będzie można wyczytać. Za tydzień niestety prawdopodobnie nie będzie programu w niedzielę, ale w takim razie będziemy słyszeć się za dwa tygodnie. Do usłyszenia więc w kolejnych materiałach, a ja jeszcze zachęcam do komentowania, oceniania i oczywiście subskrybowania. Cześć!